Witam. Na tym filmie pokażę, jak można nauczyć się rozróżnienia, jakie symbole stosujemy w przypadku określenia pewnych parametrów, jakichś właściwości związanych z próbą losową, a jakie z populacją generalną. Pierwszym elementem, który na pewno może opisać jakąkolwiek zbiorowość, czy to nieliczną, czy to zdecydowanie już taką liczebną, naprawdę solidnie wysoką, to jest wielkość próby. I w przypadku, kiedy mówimy o pewnej liczebności grupy, która jest traktowana jako próba losowa, jako wycinek większej całości, jest to tutaj oznaczenie liczebności w postaci n. To jest mała literka n, najczęściej jest stosowana. W przypadku próby warto zaznaczyć, że próba może być traktowana jako próba mała albo próba duża, czyli mamy pewne rozgraniczenie między wielkością próby takiej nielicznej, a takiej, która jest zdecydowanie dostatecznie wysoka, żeby mówić, że badanie jest dokładne. I w niektórych uczelniach, to zależy od Waszej konkretnej uczelni, czy próbę małą mówimy na taką, która ma poniżej 30 przypadków, czy do 30 włącznie, wtedy będziemy mówić, że to jest tak zwana próba mała. Wszystko najlepiej tutaj sprawdzić konkretnie na danej uczelni. Czasem rozgraniczenie tutaj, kiedy kwalifikujemy próbę jako małą lub dużą, to jest 30, czasem 60, 100, a czasem 120. Szukając po podręcznikach, te wyjaśnienia nie są takie czytelne. Wszystko zależy od autora tego podręcznika, jak on do tematu podchodził. Więc najlepiej sprawdzić, jak na uczelni jest rozgraniczenie na próbę małą i próbę dużą. To oczywiście będzie miało jakieś znaczenie przy wyborze odpowiedniego narzędzia do budowy przedziałów ufności czy do testów. Pamiętajmy o tym, że populacja generalna dla odróżnienia, jeżeli tu jest mała literka n, tu jest oznakowany dużą literą n i w większości przypadków populacja generalna jako taka cała większa zbiorowość, którą byśmy chcieli analizować, ma nieokreśloną liczebność. Czasem jest jednak konkretnie określona w zadaniu, ale to zależy od zadania. Nie ma ograniczenia, że jest ona nieokreślona. Najczęściej populacja generalna to są wszystkie obiekty albo wszystkie jednostki statystyczne, które byśmy chcieli podać temu badaniu. Drugi element, który tutaj moglibyśmy opisać, to każda zbiorowość, czy to jest mała, jakaś wycinkowa, czy jednak populacja generalna, to jest parametr średni. Najczęściej w przypadku próby zapisujemy, że jest to element średniej arytmetycznej, czyli x z kreską. W przypadku populacji generalnej, zależy też od uczelni, jest stosowane oznaczenie mi, czyli takiego u z ogonkiem w dół. To jest oznaczenie tej samej średniej, ale dotyczącej całej populacji generalnej. I to oznaczenie najczęściej stosowane jest albo w hipotezach testowych, czyli przy weryfikacji pewnych założeń dotyczących na przykład poziomu średniego czy porównania dwóch średnich. Czasem jeszcze pojawia się oznaczenie M. Wszystko zależy od podręcznika, od osoby, z która nam wyjaśnia dany powiedzmy dany materiał, ale generalnie jest to z języka angielskiego pojęcie mean. A drugi element, który oprócz średniej może opisać daną zbiorowość, to jest odchylenie standardowe. W zależności znowu od uczelni, od osoby prowadzącej ćwiczenia, czy wykładowcy, czy też podręcznika, z którego mamy się uczyć, odchylenie standardowe liczone na podstawie pewnej konkretnej próby jest oznakowane jako S od X albo S z indeksem, teraz pokażę w ten sposób, S z indeksem X, a czasem mają studenci zwykłe pojedyncze S jako element oznaczenia próby, a za to w populacji generalnej stosujemy, też mamy jakby pojęcie odchylenia standardowego, tak jak tutaj średniej, to tak samo tutaj odchylenia standardowego, tylko że jest to symbol sigma, najczęściej stosowany, będzie miał oznaczenie jakby odchylenia, które dotyczy wszystkich możliwych jednostek. Na przykład z treści zadania ludzie często, jakby studenci, mają problem z określeniem, czy dane odchylenie to jest z próby, czy z populacji generalnej. Tu zapisałam przykłady, które mi się rzucają w oczy, jeśli chodzi o określenie, kiedy to będzie sigma.
Jeżeli w treści zadania byłoby napisane, trzeba czytać naprawdę ze zrozumieniem daną treść zadania, że cecha, na przykład, nie wiem, wiek studentów posiada rozkład normalny z odchyleniem standardowym równym. I jeżeli ten wynik jest konkretnie podany, że jak to był wiek, no to 5 lat i ten wynik jest konkretnie podany, to będzie właśnie nasza sigma. Sigma, czyli odchylenie dotyczące całej populacji generalnej. Jeżeli jest informacja, że cecha posiada rozkład normalny, ale z nieznanym odchyleniem standardowym, oznacza to tyle, że sigma nie jest konkretnie w treści zadania podana i prawdopodobnie w treści zadania podane odchylenie to będzie próba. Bo po takim tekście, że cecha ma rozkład normalny z nieznanym odchyleniem standardowym, najpewniej obok, albo przed, albo po takim zdaniu pojawia się informacja, że w celu zweryfikowania jakiegoś przypuszczenia, czy też oszacowania przedziału, powiedzmy, pobrano próbę losowo prostą i z niej otrzymano następujące wyniki. A więc, jeżeli jest wyraźnie powiedziane, że cecha posiada konkretną, wylosowaną, zbadaną próbę i z niej uzyskano wyniki, i to musi być jakby logicznie pasujące, że to są wyniki z próby, to my w tym momencie wiemy, że jest to odchylenie standardowe z próby. Jeśli zaś jest taki opis jak tu, albo że jeżeli wiadomo, że odchylenie standardowe pewnej cechy, czyli o w ogóle zawsze i dla każdej możliwej zbiorowości wynosi tyle a tyle jednostek, to też wiemy, że to jest populacja generalna, a w niej dokładny wynik odchylenia standardowego. Ja się w tym miejscu zatrzymam i powiem Wam, że jeszcze nie raz możecie się spotkać w ramach jakby początków statystyki matematycznej z oznaczeniem E od X. Jest to też odpowiednik wartości oczekiwanej, tylko że ona jest stosowana dla określenia tutaj właściwości średniej dla całej populacji generalnej. Jest to oznaczenie po prostu wartości oczekiwanej zmiennej losowej bez konkretnego typu rozkładu. Zarazem jeszcze oprócz takiego zapisu z początków statystyki matematycznej, odchylenie standardowe może mieć oznaczenie D od X, czyli to jest jako z języka angielskiego jako differences, jako różnice, dyspersja, to jest takie oznaczenie. A ostatnio się spotykałam również z określeniem V od X. Na niektórych uczelniach V od X to jest jako słowa wariancja, czyli jako to odchylenie standardowe do kwadratu, ale czasem w zależności od wykładowcy może to być zapis na zmienność, czyli variability, czyli tutaj miara zmienności, czyli odchylenie standardowe. Więc tutaj bądźmy czujni, pamiętajmy o tych oznaczeniach jakby ogólnych dla zmiennej losowej, może to być ułatwienie. I jeszcze jednym element, który może być rozróżniany według tego, jaki mamy rodzaj tutaj zbiorowości analizowanej, to jest odsetek. Jeżeli mamy w tym miejscu powiedzieć, jaki jest odsetek wyróżnionych jakichś elementów, to możemy w próbie stosować oznaczenie P z daszkiem u góry, czyli oszacowane P, albo W, albo niektórzy mają po prostu M przez N. Nie mają konkretnego jednego jakby zapisu nieułamkowego dla określenia odsetka jakichś wyróżnionych elementów w próbie. Może to być któryś z tych elementów. Tak czy owak, za każdym razem dzielimy liczbę wyróżnionych elementów, czyli na przykład liczbę osób, które odpowiedziało tak, palę papierosy, w porównaniu do wszystkich osób, które temu badaniu zostało poddane. W odsetku zawsze chodzi o rozróżnienie, jakieś kryterium rozdzielające. Osoby badane możemy podzielić na palące, niepalące. Możemy podzielić osoby badane według płci kobieta, mężczyzna lub jakiekolwiek inne dowolne kryterium, które nas interesuje. Spodobał się produkt, nie podobał się produkt. Zawsze dzielimy wówczas liczbę tych elementów w jakiś sposób wyróżnionych w porównaniu do tych, które wszystkie podlegały badaniu. Jeśli chodzi o populację generalną, jeśli mamy na przykład zbudować przedział ufności dla pewnej frakcji wybranych elementów, czy też odsetka osób palących, czy procentu głosujących na partię X,
to my w tym momencie zapisujemy w hipotezach, czy to akurat jeśli chodzi o weryfikację hipotez, ale czy w przedziałach równości, w samym środku to oznaczenie P, co my szacujemy. I to jest oznaczenie dla populacji generalnej. Dalej mamy również właśnie to, co tutaj ja mówiłam przed chwilą, to jakaś dodatkowa informacja, że jeżeli na przykład byłby wynik wynoszący 50 i byśmy oznakowali to jako sigma, to dlatego, że w treści zadania pojawia się informacja, jeżeli odchylenie standardowe liczby koszul wynosi około. Czyli to musimy rozumieć, że zawsze dla wszystkich możliwych koszul ever, czyli to jest element, który tutaj jest dla nas ważny. A jeżeli jest powiedziane, że odchylenie standardowe na przykład tej liczby koszul liczone jest na podstawie jakiejś próby wstępnej, to my, która wynosiła 50, to odchylenie, to wiemy, że mówimy o odchyleniu standardowym z próby. Wiem, że to element jest takie trudne, ale pamiętajcie, ćwiczenie czyni mistrza, czyli bierzecie jakikolwiek podręcznik, nawet ściągnięty z internetu albo wypożyczony z biblioteki i przeglądacie zadania, żeby umieć z treści zadania wychwycić, jakie elementy, jakie powinny być oznaczone. Najlepiej jeszcze jest przeglądać na początek rozwiązane zadania w każdym podręczniku. Wiem, że te przykładów zazwyczaj nie ma ich dużo, no ale mówię, rozwiązując je raz za razem, testując je z moimi rozwiązanymi zadaniami gdzieś tam umieszczonych na playlistach na YouTubie, zaczniecie to rozumieć, także polecam tutaj do tego tematu przysiąść, a na pewno uzyskacie fajne efekty. Pozdrawiam.